No dobrze, to może już zaczniemy. Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwu podziękować za wzięcie udziału w dzisiejszym przedsesyjnym briefingiem prasowym organizowanym przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. W związku z tym zaprosiliśmy pana posła Janusza Lewandowskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego, byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw budżetu i programowania finansowego. Dzień dobry, panie pośle. Dziękujemy bardzo, że pan się zgodził na dzisiejsze spotkanie, na przedstawienie najważniejszych punktów sesji plenarnej, które rozpocznie się jutro. Przepraszam, zanim zaczniemy i oddam głos panu posłowi, to mam prośbę do państwa, bo w tej chwili państwo mają wyłączone mikrofony. Jeżeli państwo by chcieli zadać oczywiście pytania, zachęcamy do tego, to bym prosiła o zgłoszenie się na czacie, wtedy po prostu włączę mikrofon, lub jest podniesienie taką rączkę wirtualną przy nazwisku. W przypadku, jeżeli będą państwo chcieli zadać pytanie, to bym prosiła o podanie imię, nazwisko i nazwę redakcji. Panie pośle, rozpocznijmy może od jednego z najważniejszych punktów sesji jutrzejszej, czyli od planu naprawy gospodarczej i wieloletnich ram finansowych. Jeżeli pan by mógł nam przedstawić propozycję Parlamentu Europejskiego i jakie są różne pozycje. To już oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dziękuję za inicjatywę. Akurat jest na czasie tydzień głosowań również budżetowych w Parlamencie Europejskim. Ja zacznę od takiej uwagi wstępnej, zanim przejdziemy do programu tej sesji Parlamentu Europejskiego, mianowicie uzgadnianie, czy nawet projektowanie i uzgadnianie wieloletnich planów finansowych Unii Europejskiej, siedmioletnich, to nigdy nie jest business as usual. Zawsze są jakieś nadzwyczajne okoliczności. Poprzednio było to rozszerzenie Unii Europejskiej, ale też tylko o beneficjentów netto. Nie zgłosił się po roku 2004 żaden kraj, który może dokładać do tego budżetu. Wtedy, kiedy ja projektowałem budżet na lata 2014-2020, to była głębia kryzysu finansowego i szantaż premiera Camerona, który żądał cięć o 100 miliardów euro tego projektu, który przedstawiliśmy. No ale rzeczywiście w 2020 roku to już nie tylko jest business as usual, ale to jest bardzo unusual z uwagi na pandemię i te szczególne okoliczności świata, który zatrzymał się w biegu. Szczególne okoliczności również polegają na tym, że od czasu przedstawienia propozycji komisji na lata 2021-2027 trzykrotnie zmieniał się akcent, trzykrotnie zmieniały się priorytety tego budżetu. W 2018, kiedy powstał projekt Komisji Europejskiej, bardzo istotnym problemem była migracja, ochrona granic, stąd specjalne fundusze migracyjne i azylowe i finansowanie 10-tysięcznej obsady ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. W grudniu 2019 roku pani Ursula von der Leyen ogłosiła Zielony Ład Europejski, czyli pojawił się nowy priorytet i nowy fundusz, czyli tak zwany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Natomiast w marcu, kwietniu, oczywiście po fiasku uzgodnień na szczycie Unii Europejskiej 20 lutego, no wszyscy jesteśmy dotknięci pandemią, stąd też specjalny plan awaryjny, który będzie głosowany ostatecznie w piątek tego tygodnia, tak zwany contingency plan, który jest prośbą czy żądaniem, aby komisja, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia siedmioletnich ram finansowych, żeby przygotowała się awaryjnie na sytuację, w której no, w roku 2021 wejdziemy w pierwszy rok tej teoretycznej nowej perspektywy, ale bez planu siedmioletniego. Wtedy traktat, to jest artykuł 312 punkt 4, przewiduje przedłużenie
pułapów finansowych i innych zasad budżetu tegorocznego, czyli roku 2020. Tylko że i bez nowych podstaw prawnych, bez przedłużenia podstaw prawnych, tylko wydatki na dopłaty bezpośrednie dla rolników i na administrację i parę innych bardzo już pomniejszych elementów tego budżetu mogą być finansowane. Jeżeli nie będzie przedłużenia lub też nowych ram prawnych dla kohezji, a dla polityki rolnej w drugim filarze i dla wszystkich innych elementów budżetu, no to wtedy nie można finansować tego budżetu. Stąd też ta inicjatywa Parlamentu Europejskiego, aby przygotować się na ten plan awaryjny przy świadomości, że potrzebne są nowe podstawy prawne, by rok 2021 mógł być finansowany. To jest sedno tego contingency plan, który ma być głosowany w piątek. Ja uważam, że komisja tak czy siak wie, że trzeba to przygotować i moim zdaniem nie odpowie na żądanie parlamentu, bo komisja nadal chciałaby wypróbować możliwość zgody na plan siedmioletni i zakłada sobie, że może to być do czerwca osiągnięte. To jest jednomyślne, bardzo trudne do osiągnięcia. Jesteśmy w niedoczasie, no ale to jest priorytet Komisji Europejskiej, żeby wypróbować możliwość zgody jednomyślnej na plan siedmioletni, bo wtedy nie będzie przedłużenia roku 2020, ale będzie można wprowadzić wszystko to, co jest nowe, planowane, na przykład Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Fundusz Migracyjny, Azylowy i wiele innych elementów, których nie ma w planie 2020 roku. Zanosi się na to, że może też powstać inna rezolucja, która jest, tak jak komunikat przewodniczącego Komisji Budżetowej, wezwaniem, żeby uszanować rolę Parlamentu Europejskiego. To będzie sedno tej rezolucji, uszanować, jeżeli ona będzie głosowana, bo spory trwają, uszanować rolę Parlamentu Europejskiego zarówno w przypadku wieloletnich ram finansowych, jak i tak zwanego planu odbudowy, recovery plan. No zobaczymy, jak na to zareagują państwa i jak na to zareaguje komisja, ale to się będzie rozstrzygało w tym tygodniu. A jak będzie wyglądał ten plan właśnie, nie wiem, może ktoś ma pytanie, tak zabrałam głos, jak ma wyglądać ten plan ratowania tej gospodarki, czy już są jakieś elementy? No to jest plan, który ma pozyskać na rynkach finansowych 330 miliardów euro. W tej chwili w Parlamencie Europejskim trwają spory o to, czy by nie żądać jednego biliona, bo taka była wstępna zapowiedź. On jest o tyle dziwny, ten plan odbudowy, że chce oprzeć się o wiarygodność budżetu europejskiego. To jest tak zwane AAA, czyli bardzo duży, bardzo nieskazitelny rating budżetu europejskiego, ale żeby pozyskać tyle pieniędzy na rynkach, to trzeba zwiększyć tak zwany headroom, to jest słowo, które się bardzo wylansowało w ostatnim czasie, czyli rozpiętość pomiędzy pułapem środków własnych a płatnościami, żeby ta zdolność gwarancyjna budżetu europejskiego wzrosła. Tyle, że tego nie można zrobić, bo decyzja o pułapie, o środkach własnych jest jednomyślna i musi być ratyfikowana przez państwa członkowskie, przez parlamenty państw członkowskich. W związku z tym powstała inicjatywa, żeby tymczasowo, bo to byłby plan na 2-3 lata, czyli 2021, 2022 czy 2023, żeby tymczasowo gwarantowały to państwa członkowskie. To jest dziwna konstrukcja, czyli poszukiwanie gwarancji i wiarygodności budżetu europejskiego, ale tymczasowo oparte na gwarancjach państw członkowskich. Ja się zastanawiam, dlaczego nie wykorzystano takiego ad hoc mechanizmu, który poprzedzał europejski mechanizm stabilizacji, on się nazywał European Financial
Stability Facility powstał w roku 2010 dla ratowania kilku krajów, między innymi Grecji, ale to była spółka prywatna i urządzenie międzyrządowe rejestrowana w Luksemburgu, która miała mieć moc i miała moc pożyczkową 440 miliardów euro. Czyli wtedy jakby sięgnięto po instrument tymczasowy, który opierał się na gwarancjach rządowych, na gwarancjach państw członkowskich, nie uciekając się do gwarancji Parlamentu Europejskiego, czyli budżetu europejskiego. To jest bardzo dziwne. To jest to, że ten recovery plan, ten, który teraz jest ogłaszany bez szczegółów, bo te detale dopiero przyjdą, ma być oparty o wiarygodność budżetu europejskiego ostatecznie, ale bez żadnej roli Parlamentu Europejskiego i to może być też, to jest też sedno tego komunikatu przewodniczącego Komisji Europejskiej, bo Parlament nie jest w tej chwili konsultowany w sprawie 7-letnich ram finansowych. Komisja Europejska testuje poszczególne stolice, co jest możliwe i akceptowalne, co nie, czyli to jest testowanie międzyrządowe, nie konsultuje de facto Parlamentu Europejskiego, który musi wyrazić na to zgodę. Natomiast rzeczywiście eliminuje Parlament Europejski zupełnie z tego, co się nazywa plan odbudowy, recovery plan. Dobrze. Panie pośle, mamy pytanie od pani Klaudii. Już oddaję pani Klaudio głos. Czy pani nas słyszy? Dobrze, to może ja po prostu podam pytanie. Pani Klaudia chciała się zadać pytanie odnośnie branży muzycznej, w szczególności pomysłu na wsparcie branż artystycznych. Czy pan poseł mógł coś o tym powiedzieć? No w tej chwili jest kilka projektów, które no, można wykorzystać w Polsce, byleśmy nie przegapili, bo przegapiliśmy na przykład możliwość bezpłatnych powrotów Polaków z zagranicy. Ten program był wykorzystywany przez inne kraje, natomiast Polska to przegapiła. Przegapiła też pierwsze zamówienie na sprzęt medyczny. Natomiast w tej chwili możemy wykorzystać moim zdaniem około 10 miliardów euro w sposób dowolny. Decydują marszałkowie województw w 1/3, a w 2/3 organy rządowe. To jest grubo powyżej 40 miliardów złotych i sądzę, że dla rządu i dla marszałków jest zauważalna sytuacja branży muzycznej. To nie będzie jedyny instrument unijny, który może pomóc, bo będzie też program, który powinien wejść od czerwca, stać się aktualny, nazywa się SURE, to jest coś zupełnie nowego w historii Unii Europejskiej, mianowicie program, który może uzupełniać płace tych, którzy są najbardziej poszkodowani. To są pożyczki zaciągane w oparciu o gwarancje rządów członkowskich. Także ja nie odpowiem w tej chwili, na ile te 10-11 miliardów euro, które ma w dyspozycji, mają marszałkowie i polski rząd, może być wykorzystane dla branży muzycznej. Wyobrażam sobie, że jest zauważalna jako ta, która jest jedna z najbardziej poszkodowanych. Mamy w tym zakresie pełną dowolność i nie musimy współfinansować, czyli do lipca przyszłego roku tego typu programy pomocowe nie muszą być współfinansowane, nie potrzebują współfinansowania krajowego. Tym bardziej są wygodnym instrumentem. Panie pośle, mam pytanie od pani Magdaleny Cedro z Dzienniku Gazety Prawnej. Ja to widzę. A to widzi pan. Jestem gotów odpowiadać. Tak, więc pytanie takie, czy istnieje zagrożenie, że środki na spójność zostaną przesunięte na południe z Europy Środkowej? W programach, które są w tej chwili na stole tego planu 7-letniego MFF 2021-2027, takie przesunięcie już zostało dokonane. Ja nazywam ten budżet, który sam projektowałem, ostatnim budżetem solidarności ze Wschodem, budżetem konwergencji Wschodu i Zachodu, bo rzeczywiście najbardziej obdarowane były
kraje naszej części Europy, które są w cywilizacyjnym pościgu, no najbardziej Polska, bo to jest 500 miliardów bezzwrotnych funduszy, co się już nigdy nie powtórzy. Natomiast w maju 2018 roku Komisja przedstawiła program 2021-2027, który rzeczywiście oprócz tych funduszy centralnych, migracyjny, azylowy, ochrona granic, wyraźnie zwiększa koperty narodowe południa Europy, bo Włosi, bo Grecy to jest plus 8% w funduszach spójności, Hiszpania, Włochy 5%, także Bułgaria i Rumunia, czyli południe naszej części Europy, 8% wzrostu, natomiast Polska minus 23% w funduszach strukturalnych i najbardziej cięty jest fundusz kohezyjny, który finansował polską infrastrukturę. W Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaproponowano nam mniej o 27%, także w tych projektach, które w tej chwili nie zostały uzgodnione ostatecznie, ale które znamy, rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo silnym przesunięciem funduszy spójności na południe. Co więcej, ja się spodziewam się, że również ten fundusz, który nazywamy recovery, czyli odbudowy po zmaganiu się ze skutkami gospodarczymi pandemii, on też będzie przede wszystkim pożyczkowy, nie granty bezzwrotne, które dotąd budowały budżet europejski, ale też raczej będzie to pożyczanie dla krajów, które zostały najbardziej dotknięte pandemią, a to znowu jest południe Europy, przede wszystkim Włochy, Hiszpania, które już bardzo narzekają na to, że Unia za mało robi, żeby im pomóc. Także po pierwsze w planach wieloletnich takie przesunięcie istotne i zauważalne nastąpiło, ale to, co będzie odbudową gospodarczą Europy, też może być przede wszystkim pożyczkami dla tych krajów najbardziej dotkniętych, do których nie zalicza się Polska. Panie pośle, jest pytanie od Maćka Zawodzkiego. Widzę. Maciek, słyszysz nas? Dobrze, chyba coś nie tak z dźwiękiem. Dobrze, ja słyszę, ale słabo. Aha. Ale pana komisarza, pana posła słyszę świetnie. Dobrze, czyli masz pytanie, tak? Widzę pytanie. Okay. Dobrze, czyli może dla wszystkich jeszcze raz, czy co będzie więc dominowało w tym budżecie, czy pożyczki, czy dotacje, jak ta dyskusja się toczy? No i komentarz, wiadomo, jaki jest podział na zwolenników pożyczek i dotacji, ale przy takich wydatkach własnych państw chyba wszyscy wolą dotacje. Dotąd budżety europejskie to były bezzwrotne dotacje. Rzeczywiście z pewnymi instrumentami finansowymi, czyli zwrotnymi, revolving funds, ale dominowały dotacje i Polska korzysta przede wszystkim z dotacji w dwóch elementach, czyli polityka spójności i polityka rolna. W sumie netto po opłaceniu składki te transfery jak dotąd wyniosły około 120 miliardów euro, a przecież jeszcze mamy nie do końca wykorzystany ten nazwijmy to mój budżet na lata 2014-2020, który będzie mógł być wykorzystany do roku 2023 i to są rzeczywiście bezzwrotne dotacje, a nie pożyczki. Ja uważam, że to, co nazywamy recovery plan, czyli plan odbudowy gospodarczej Unii, będzie przede wszystkim pożyczkowy. Parlament jest bardzo mocno się dopomina, żeby była jakaś równowaga pomiędzy dotacjami z tych pieniędzy pozyskanych na rynku i pożyczkami, ale uważam, że raczej przewiduje, że Komisja przede wszystkim będzie chciała pożyczać na rynkach finansowych po to, żeby pożyczać państwom członkowskim. Czyli raczej Polska, jeżeli ma liczyć na dotacje, powinna mieć uchwalone te wieloletnie ramy finansowe na 7 lat, 2021-2027, bo chociaż one są wyraźnie
cięte w stosunku do tego, nazwijmy to, mojego budżetu, bo to jest różnica około 20 miliardów euro, czyli bardzo znacząca różnica w tym ostatecznie przyjętym programie na lata 2014-2020. W samej spójności to mamy 83,9 miliardów euro. A w tych projektach, które w tej chwili są na stole, to Polska nadal jest największym beneficjentem, 64 miliardy, 64 z pewnym plusem. Następne w kolejności to są Włochy, które mogłyby dostać 39 miliardów, chociaż im ta koperta rośnie, polska koperta maleje, włoska koperta rośnie, czyli tu raczej kryje się szansa dalszego finansowania bezzwrotnego ze strony Unii Europejskiej, tylko że chodzi o to, że będzie bardzo mocno zazieleniony ten budżet. Będą dotacje, ale one będą przede wszystkim miały finansować Zielony Ład, czyli rekonstrukcję, czyli transformację energetyczną również Polski, która ciągle jest energetycznie oparta na węglu. Tu moim zdaniem kryją się ciągle szanse na bezzwrotne fundusze, niezależnie od tego, że to jest 20 miliardów euro mniej więcej mniej, czyli wyraźnie mniej. Przypominam, że wspaniałe Centrum Kopernika pozyskało z Unii Europejskiej, to wspaniałe Centrum Kopernika w Warszawie pozyskało z Unii Europejskiej finansowania rzędu 50 milionów euro. To można sobie wyobrazić, ile, jaka gama projektów rozmaitych nie będzie sfinansowana z uwagi na cięcie rzędu 20 miliardów euro, ale nadal to są bardzo duże pieniądze i ja wolałbym, żeby ten plan wieloletni został uzgodniony, również uzgodniony z parlamentem, który może to i owo uzyskać, bo broni spójności, a nie żebyśmy wchodzili w niewiadomą traktatową przedłużenia roku 2020. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące właśnie wieloletnich ram finansowych? Nie. Ja jeszcze chciałbym może sam uzupełnić niepytany. Mianowicie ja widzę olbrzymią frustrację na poziomie Parlamentu Europejskiego. Nasi negocjatorzy nie przechodzili przez te piekło wieloletnich ram finansowych, ale ja bardzo dobrze pamiętam, bo muszą czekać w tej chwili na uzgodnienie międzyrządowe i nie są konsultowani. Są czasami grzecznościowe rozmowy, z których nic nie wynika. Tylko ja pamiętam dokładnie, jak byłem szefem Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego w roku 2005, to też czekałem. Dopominałem się i czekałem, aż zapadło porozumienie międzyrządowe w grudniu 2005 roku. Ono określiło ramy finansowe na lata 2007-2013. Już wtedy Polska była największym beneficjentem. Dopiero jak pouzgadniali, no to że chcieli trochę negocjować z Parlamentem Europejskim. Parlament Europejski czekał aż do 8 lutego 2013, czyli przez prawie 2 lata, na uzgodnienie międzyrządowe i też się frustrował, jeśli chodzi o ramy finansowe 2014-2020. I teraz ta sytuacja się powtarza. To jest bardzo trudna sytuacja dla parlamentu, dlatego że jeżeli zapadnie porozumienie międzyrządowe 27 liderów demokratycznie wybranych, na przykład jeżeli zapadnie w czerwcu, co jest bardzo optymistycznym scenariuszem, no to parlament zostanie poddany olbrzymiej presji, tak jak było to w przeszłości, żeby wyrazić zgodę, bo dlatego, że Europa musi dostarczyć te pieniądze, takie jest oczekiwanie europejskich obywateli. To jest dla mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jeżeli uda się wynegocjować zgodę między rządami, to pod koniec 2020 roku mamy silną presję na parlament, żeby nie negować tego porozumienia. Takie zapowiedzi są w parlamencie robione już. To też jest jeden z komunikatów ze strony szefa Komisji Budżetowej. W poprzednim rozdaniu parlament na początku odrzucił, to był rok 2013, porozumienie międzyrządowe, żeby wejść do negocjacji. Niewiele uzyskał, żadnego pieniądza, tylko tak zwaną większą elastyczność budżetu. Teraz parlament chciałby uzyskać także wzrost
wolumenu budżetu, a nie tylko elastyczność, ale zobaczymy, jak to się potoczy w tych szczególnych okolicznościach. Nikogo za bardzo nie interesują spory międzyinstytucjonalne. Ludzie chcą mieć przedłużenie Erasmusa czy kohezji i tak dalej. Także to będzie trudna i niewygodna presja dla parlamentu. Widzę następne zgłoszenia. Tak, jeszcze było pytanie wcześniej. Pan poseł częściowo na ten temat odpowiedział, jakie działy gospodarek utrzymują poziom finansowania. Później kolejne pytanie, co z praworządnością i pieniędzmi? Tak, widzę. To po kolei. Więc... Jeśli chodzi o finansowanie różnych sektorów, no to w przekroju całej Unii Europejskiej, w tych planach, które znamy, spójność traci 10%, ale to jest nieprawda w przypadku kopert narodowych, bo tak jak powiedziałem, jedni zyskują, głównie południe, natomiast Polska minus 23, tak Węgry nawet minus 24, Estonia minus 24, także tu wyraźnie spójność nie jest równomiernie cięta, ale jest poszkodowana w tych nowych planach na lata 2021-2027. Rolnictwo minus 15, przy czym w przypadku akurat Polski przede wszystkim poszkodowany jest tak zwany drugi filar, czyli Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego Polska bardzo dobrze korzystała, minus 27%. Natomiast oczywiście pojawiają się z uwagi na sytuację migracyjną nowe fundusze, fundusz migracyjny, azylowy, finansowanie służby zagranicznej. Bardzo istotnie rośnie Horyzont, czyli program badawczy Unii Europejskiej, z którego my akurat w tej części budżetu to my dopłacamy, netto dopłacamy, niewiele korzystamy. Erasmus, na pewno pojawi się kategoria, która nie istniała dotąd w parlamencie, w budżetach europejskich, ale jest wnioskiem z tego kryzysu, czyli wydatki na, nazwijmy to zdrowotne, chociaż traktatowo służba zdrowia jest w kompetencjach narodowych, ale rosną głównie te działy i one, można przewidywać, że wzrosną, które są funduszami centralnymi, właśnie te przyszłościowymi, Europa Cyfrowa, Migracja, Horyzont, czyli programy badawcze, program, który dzięki nam, dla młodych uczonych, dzięki Angelice Chomickiej, która chyba nas słyszy, nazywał się Maria Curie program dla młodych uczonych. To było 5 miliardów euro wtedy. W tej chwili po długiej batalii z Francuzami nazywa się Maria Curie, Skłodowska Curie. Także odzyskaliśmy narodowość naszej Marii. To tego typu kategorie wydatków powinny być wybronione. Parlament chciałby obronić również politykę spójności i politykę rolną. A teraz praworządność i pieniądze, tak? Tak, mamy też pytanie o recovery fund, tak. O pandemii i o też sytuacji utrzymania przemysłu w kryzysie, więc w Unii Europejskiej. Rzeczywiście ten budżet na lata 2021-2027, jeżeli zostanie uzgodniony, zawiera kij i marchewkę. Kij ma postać związania funduszy ze stanem praworządności. Jest to trudna konstrukcja prawna, zwłaszcza, że jak byliśmy sprawozdawcami, Jan Olbricht i ja, w czwórce sprawozdawców Parlamentu Europejskiego w poprzednim rozdaniu parlamentarnym, no to próbowaliśmy, i to jest wpisane do tego projektu wiązania praworządności z funduszami, żeby nie ucierpieli beneficjenci, że jeżeli stwierdza się stan braku praworządności, fundusze są zawieszone, to rząd tak czy siak powinien wypłacać pieniądze na uzgodnione już programy europejskie. Trudna konstrukcja, bo to przecież każdy wie, że rząd nie sięga do własnej kieszeni, a też w jakiś sposób sięga do kieszeni podatników. To będzie przedmiotem dużego sporu. Mi się wydaje, że szło to w tym kierunku, aby pozyskać
zgodę polskiego rządu, żeby rozmiękczać ten program, żeby on był bardzo trudny do wprowadzenia, po to, żeby Polska czy Węgry przystały na porozumienie dotyczące tych wieloletnich ram finansowych 21-27. Natomiast oprócz tego kija, bo on był budowany przy całej świadomości, że artykuł 7, który mamy tą szczególną zasługę, że jako pierwszy był wypróbowany na Polsce, z uwagi na jednomyślność na końcu, jest trochę bezzębny, dlatego sięgnięto po sankcje finansowe. Powtarzam, to jest trudna konstrukcja, moim zdaniem pożądana, dlatego że jeżeli kraj nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii praworządności, to też nie może się obawiać tego wiązania funduszy europejskich z praworządnością. Natomiast jest oprócz tego marchewka w postaci, i tu sobie też mogę jakąś przypisać zasługę, bo przekonałem do tego Komisję Europejską i ten projekt powstał. Mianowicie to się nazywa instrument wartości, też instrument wartość, sprawiedliwość i tak dalej. To mają być pieniądze na organizacje pozarządowe przede wszystkim, obywatelskie, które cierpią przede wszystkim na Węgrzech, ale również w Polsce, bo jest bardzo nierównomierne finansowanie organizacji pozarządowych. Te organizacje mają ubiegać się o granty na same inicjatywy obywatelskie. Na razie jest około 400 milionów euro, czyli sporo, jeżeli bronią wartości europejskich. To jest bardzo istotny instrument, który ma wspomagać sektor obywatelski w tych krajach, w których on jest najbardziej w tej chwili narażony na autorytarne zapędy. Mam nadzieję, że ten element zostanie obroniony. I w dodatku te pieniądze miałyby być dzielone centralnie, ubiegać się trzeba w Brukseli, czyli bez pośrednictwa rządów członkowskich. To też jest bardzo istotne, bo tego nie można jakby wyeliminować. To jest budżet wspólny, nasz budżet europejski i nie ma takiego przepisu, który mógłby nas wyeliminować z tego typu funduszy na sektor obywatelski. No a teraz pani Magdalena, Recovery Fund. No, kryteria jeszcze nie zostały wyraźnie wskazane, natomiast no, łatwo zgadnąć, że i takie są zapowiedzi, że to są moim zdaniem przede wszystkim pożyczki, a nie granty. I te pożyczki powinny kierować się w stronę krajów najbardziej dotkniętych. Polska jest w tej chwili zaliczana do krajów, w których sytuacja nie poprawia się procentowo, natomiast na pewno Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja to są te kraje, w których wyraźnie ta pandemia uczyniła największe szkody ludzkie i gospodarcze. Zresztą trzeba przyznać, że Włosi na przykład mają szczególne szczęście do kryzysu, które przechodzi Unia Europejska, bo równie mocno zostali dotknięci kryzysem finansowym i kryzysem migracyjnym, czyli w przypadku Włoch czy Grecji czy Hiszpanii, wtedy jeszcze Portugalii w tej chwili, no może to nie jest tak dramatyczne jak w Hiszpanii, ale to są jednocześnie te części Europy, które najgorzej przeszły kryzys finansowy i najbardziej zostały dotknięte kryzysem migracyjnym. Także łatwo przewidywać, że te pożyczki przede wszystkim w te rejony będą kierowane. Teraz Brexit. Tak, pytanie o Brexicie. Tak. Jak pandemia ma zmienić podejście Brytyjczyków do negocjacji? Zauważcie Państwo, co się stało. To znaczy, jak rodziły się projekty na lata 2021-2027, no to ja się najbardziej bałem właśnie skutków Brexitu oraz powstania jakiegoś oddzielnego budżetu strefy euro. Te obawy w jakiś sposób zostały zażegnane. Mamy problem pandemii, mamy inne wyzwania, a te okazały się nie najważniejsze, bo Europa sobie poradziła tym ubytkiem około 10 miliardów euro trzeciego płatnika do budżetu europejskiego. Kraje były gotowe dosypać trochę pieniądza, również Polska. Natomiast
te pieniądze, które miały tworzyć odrębny budżet strefy euro, no to jest w sumie pożyczki i granty 55 miliardów euro, czyli niewiele. I to zostało wmontowane w projekt wieloletnich ram finansowych, czyli nieodrębny budżet, a mamy rzeczywiście inne wyzwania w tej chwili, a nie te, które się wydawały najważniejsze, bo najważniejszy wydawał się kiedyś Brexit i właśnie odrębny budżet strefy euro. No jest, może być bardzo groźnie, dlatego że Brytyjczycy twardo upierają się, aby ten okres przejściowy, który mamy, nie wydłużył się poza rok 2020. Jest niezwykle trudna sytuacja negocjacyjna, są wielkie spory w wielu zakresach, jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać ten przyszła relacja Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ja wręcz uważam, że albo nas Anglicy trochę szantażują, to znaczy tak jak chcą, tak jak pewnie Parlament Europejski zostanie postawiony pod ścianą na koniec 2020 roku, tak ewentualnie premier Johnson też chce postawić Unię Europejską wobec pewnego szantażu, wiedząc, że trzeba się dogadać na warunkach, które są korzystniejsze dla Wielkiej Brytanii, czyli korzyści wspólnego rynku i angielskiego City z jednej strony, ale jak najmniej zobowiązań ze strony Brytyjczyków. Najgorszy scenariusz to jest oczywiście cały czas recesja związana z koronawirusem i jednocześnie bezumowny Brexit, bo wtedy proszę sobie wyobrazić, że nagle powstaje granica celna pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Szkody są poważne. Polska jest w tej grupie krajów, które mogą być najbardziej poszkodowane z uwagi na to, że to jest istotny rynek eksportowy, a poza tym jest niepewność co do losu setek tysięcy Polaków na wyspach. Zderzenie się recesji z bezumownym Brexitem to by było potwierdzenie tej zasady, że nieszczęścia chodzą parami. Mam nadzieję, że dojdzie do umownego Brexitu, czyli ta szkoda będzie mniejsza. Przemysł. Tak, przemysł. Unii Europejskiej. No, mamy kilka w tej chwili, oprócz tego, że oczywiście po pierwsze Bruksela wykazała sporą elastyczność, to znaczy de facto rozmontowany został Pakt Stabilności i Wzrostu, który umożliwia większe zadłużanie się i większe deficyty w tej chwili, co umożliwia większe zadłużanie się i większe deficyty krajów członkowskich. Po drugie, wyjątkowo poluzowano zasady pomocy publicznej. Pomoc publiczna w tej chwili zadeklarowana w Unii Europejskiej to są prawie 2 biliony euro, ale do tego oczywiście, czyli to jest odpowiedzialność krajów członkowskich. Polska to jest mniej więcej 45 miliardów spodziewanej pomocy publicznej. Część już jest w dużej mierze przez Unię Europejską zaakceptowana. Natomiast oprócz tego dochodzi pieniądz unijny. On ma kilka źródeł już zatwierdzonych, mianowicie w strefie euro zostanie uaktywniony europejski mechanizm stabilizacyjny, European Stability Mechanism, i to są pożyczki gwarantowane przez państwa członkowskie na 200 miliardów euro. Taka ma być moc pożyczkowa wyjścia na rynki przez ten mechanizm. Europejski Bank Inwestycyjny chce zapożyczyć się na rynkach na 240 miliardów euro. To są również pieniądze ewentualnie dla Polski. Tu wchodzi w grę też gwarancja budżetu europejskiego. No i jest ten szczególny program, który się nazywa SURE,
zupełnie bezprecedensowy, to też są pożyczki, które mają uzupełniać płacowo tych najbardziej poszkodowanych. Mam nadzieję, że również w branży muzycznej, ale to są pożyczki oczywiście zwrotne, gwarantowane przez państwa członkowskie. Czyli ten w sumie zatwierdzony już pakiet, który ma ruszyć 1 czerwca, to jest 540 miliardów euro. A do tego dopiero dochodzi Recovery Fund, czyli ten na razie niewyjaśniony w szczegółach program odbudowy gospodarki, który też powinien zacząć działać możliwie szybko. Także zobaczymy, jaka będzie jego moc. Parlament być może będzie żądał biliona złotych, a nie 330 tysięcy. Na razie komisja planuje jego moc pożyczkową na około 330 tysięcy euro. Zobaczymy, jak to zadziała. Jeżeli będą odmrażane, wszystko zależy od tego, jaki zakres pandemii, jaki zakres w związku z tym odmrażania gospodarki. No, gospodarka europejska wejdzie w recesję, już wchodzi w roku 2020. Może to w niektórych, no może to być około 8% recesji średnio. Znowu te kraje południa będą najbardziej poszkodowane. No ale jeżeli to będzie stan tymczasowy, to przy to pomocy takich pieniędzy sądzę, że również recovery, czyli odrodzenie gospodarki europejskiej, w tym polskiej, będzie dość szybkie. Tak, mamy też pytanie od Piotra Drabika z Radio Z. Tak jak pan widzi, czy jest możliwy scenariusz, w którym Komisja Europejska uzależni pomoc dla Polski od przyspieszenia odejścia od węgla przez rząd Morawieckiego? No, na razie mamy dwie warunkowości. Starą, czyli wiązanie funduszy i ewentualność ich zawieszenia w zależności od sytuacji makroekonomicznej i racjonalnej polityki gospodarczej. To zostało de facto uchylone z uwagi na skutki gospodarcze pandemii. Mamy tę trudną konstrukcję wiążącą zawieszenie funduszy ze stanem praworządności, co do tego, że Polska nie jest krajem praworządnym, nie ma żadnej wątpliwości w tej chwili w Brukseli. No i mamy wiele warunkowości szczegółowych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, bo mamy też jasność, że ani Unia Europejska, ani Europejski Bank Inwestycyjny, co zapowiedział, nie będą finansowały żadnych inwestycji związanych z węglem. Co gorsza, a tu akurat był nasz sprzeciw nieskuteczny, Europejski Bank Inwestycyjny nie będzie finansował również żadnych inwestycji związanych z gazem, który dla nas miał być takim paliwem przejściowym od węgla do czystych zasobów energetycznych. Nie ma mowy, żeby cokolwiek popłynęło z Unii Europejskiej na inwestycje węglowe. Oczywiście to, co ma osłaniać polską transformację, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, też jest uzależniony od zgody Polski na neutralność klimatyczną roku 2050. Jeżeli Polska nie wyrazi tej zgody, no to możemy otrzymać maksimum 1 miliard euro. To jest kropla w morzu potrzeb w takich regionach jak Śląsk i wielu innych. Także zdecydowanie należy wiązać fundusze europejskie z procesem odchodzenia od węgla w polskiej energetyce. Tak, i ostatnie pytanie może jeszcze... Tak, przyjmę. Tak, widzę pytanie. No rzeczywiście, specjalnie ten Sąd Konstytucyjny w Karlsruhe nie pomógł polskiej opozycji, bo ten argument będzie wykorzystany przez rządzących w Polsce. Natomiast sytuacja jest o tyle inna, że Karlsruhe Gerichtshof wypowiedział się w kwestii, która od dawna jest sporem nie o praworządność, tylko o kompetencje Europejskiego Banku Centralnego. One zawsze, te wszystkie
akcje, które rzeczywiście miały olbrzymie znaczenie, zapowiedzi i akcje, czyli wykup papierów skarbowych przez Europejski Bank Centralny, zawsze były kwestionowane w Niemczech, zawsze budziły sprzeciw różnych organów niemieckich i również niemieckich przedstawicieli w Europejskim Banku Centralnym. W tej chwili zapowiedź padła wykupu papierów na 750 miliardów euro, czyli znowu wielkie wyjście na rynki, co między innymi wywołało ten wyrok Sądu Konstytucyjnego w Niemczech. Ja bym odróżniał tę sytuację, bo to jest spór o kompetencje Europejskiego Banku Centralnego, a nie Unii Europejskiej. Czy narusza traktaty, czy nie narusza. Natomiast w przypadku Polski to jest spór o wartości, o praworządność, o to, czy dotrzymujemy zasad tego wspólnego europejskiego domu. Czyli trochę inna kategoria sporu z Unią Europejską, zresztą nie jedyny to w tej chwili otwarty front. My będziemy na pewno przez to ponosili straty i wizerunkowe, i materialne w relacjach z Unią Europejską, ale rzeczywiście wiem, że w propagandzie rządowej ten wyrok zostanie wykorzystany. Spadek eksportu i wpływu z eksportu poza Unię Europejską w nadchodzących latach. Pytanie od pana Raczka. No, nie mam w tej chwili żadnych w głowie liczb co do tego. Mnie najbardziej interesuje raczej to, na ile rynki europejskie, na których lokujemy 80% naszego eksportu, poszkodują polskich eksporterów, przede wszystkim rynek niemiecki, bo to jest 1/4 prawie że polskiego eksportu. To, co eksportujemy poza Unię Europejską, to nie są duże kwoty. Na przykład nasz handel ze Stanami Zjednoczonymi jest mniej więcej taki sam jak handel z Węgrami. Najistotniejsze są rynki. Tracimy być może z uwagi na Unię Celną rynek brytyjski. On jest drugi lub trzeci po Niemczech. Na ogół tym największym rynkiem eksportowym dla Polski to są Niemcy, prawie 1/4 eksportu. Dalej w dużej odległości i dotąd to był rynek czeski i brytyjski. A także ten bezumowny Brexit to może być też silna, to już będzie pozaunijny eksport, zwłaszcza jeżeli powstanie 1 stycznia granica celna. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dochodzimy pomału do końca, więc nie. Chyba nie. A, tak, podziękowanie. Dobrze, panie pośle, no to bardzo dziękujemy za udzielenie nam odpowiedzi i przedstawienie najważniejszych, to znaczy najważniejszego punktu tej sesji, który będzie właśnie wieloletnie ramy finansowe i plan gospodarczy. Państwu dziękuję bardzo za udział w tym briefingu prasowym przedsesyjnym. Jeżeli Państwo będą mieli pytanie, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji, żeby pomóc. I zapraszamy też na kolejny briefing, na następną sesję w czerwcu. Panie pośle, jeszcze raz bardzo Panu dziękujemy za odpowiedzi, za udział. To ja dziękuję za inicjatywę. Jest na czasie. To jest tydzień głosowań online. To rzeczywiście jest nowa era w funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Ja kończę spotkanie i dziękuję Państwu jeszcze raz. Do widzenia. Dziękujemy.